Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Kiedyś to było. Powoli mówienie o tym, że kiedyś to było, staje się już lekko niestosowne. W tym odcinku rok 2009, a więc czasy już nie tak odległe. Posłuchajcie, co działo się w sporcie dokładnie dekadę temu, a zaczynamy tym razem nie od piłki nożnej. Pamiętacie, ile sekund trwa jedna wenta? Jakieś 14-15. Bogdan Wenta poprosił o czas, mówiąc do zawodników: jak wprowadzą siódmego zawodnika, to mają 15 sekund przerywać i mamy pustą bramkę. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Od najsłynniejszego rzutu w historii polskiej piłki ręcznej minęło 10 lat. Jest 30-30. Polacy muszą wygrać, Norwegowie też muszą wygrać. Remis promuje Niemców. Polacy przejmują piłkę, a na pustą bramkę rzuca Artur Siódmiak. Dzięki temu meldują się w półfinale Mistrzostw Świata. Później jesteśmy za słabi na gospodarzy Chorwatów, ale zdecydowanie pokonujemy Duńczyków, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Świata. To w 2009 roku Andres Iniesta strzałem w okienko wprowadził Barcelonę do finału Ligi Mistrzów, a Didier Drogba po spotkaniu półfinałowym powiedział do kamery, że to jest p***ona hańba. Gdyby zapytać fanów The Blues, to pewnie do dziś określają ten mecz jako największy skandal w historii Champions League. W finale Leo Messi zastygnął w powietrzu i nietypowym dla siebie sposobem strzałem głową pokonał Edwina van der Sara, a Barcelona wygrała Ligę Mistrzów. Barcelona wtedy była o poziom wyżej niż wszyscy. Real, który próbował iść na wymianę ciosów, skończył marnie. 2-6 na Santiago Bernabeu to olbrzymi cios w serca królewskich. Tym bardziej, że ostatniego gola, który ostatecznie ośmieszył i pogrążył Real, strzelił Gerard Piqué, który akurat odważnie podłączył się do jednej z akcji ofensywnych. W 2009 roku odbyła się ostatnia edycja Pucharu UEFA przed zmianą nazwy na Ligę Europy. Szachtar Donieck pokonał po dogrywce Werder. W pierwszym składzie ukraińskiego zespołu grał oczywiście Mariusz Lewandowski, u boku takich piłkarzy jak Willian, Fernandinho czy Luis Adriano. A ograli między innymi młodego Mesuta Özila, nieśmiertelnych Claudio Pizarro i Naldo oraz naszego Sebastiana Benisza. Do 1.32, czyli etapu na wiosnę, dotarł Lech Poznań. Pierwszy mecz na pewno kojarzycie z tego, że praktycznie nic nie było tam widać przez padający śnieg. Kolejosz przegrywał z Udinese 0-2, ale w końcówce doprowadził do remisu. Na pewno po tym dwumeczu pozostał niedosyt, bo poznaniacy prowadzili na wyjeździe 1-0. Wówczas w Pucharze UEFA grał Manchester City i PSG i oba te zespoły zatrzymały się na ćwierćfinale. A kojarzycie ten legendarny tekst? Jezus Maria, jaki błąd Boruca! Tak, tak. Od tego tekstu Dariusza Szpakowskiego też już minęło 10 lat. Później Polacy zagrali jeden z najgorszych meczów w XXI wieku, przegrywając 0-3 ze Słowenią w Mariborze. Grzegorz Lato tak się wściekł, że totalnie nie po dżentelmeńsku, a wręcz po amatorsku, zwolnił Leo Benhakera za pośrednictwem mediów. Nieco wcześniej, w lutym, odnieśliśmy rekordowe zwycięstwo, pokonując San Marino 10-0. Kolejnym selekcjonerem został Franciszek Smuda. To był przedziwny siatkarski turniej. Najpierw dowiedzieliśmy się, że nie zagra Mariusz Wlazły, potem kontuzja wykluczyła Michała Winiarskiego, a na koniec, jakby tego jeszcze było mało, Sebastiana Świderskiego. Straciliśmy swoich liderów, a na pozycji atakującego musiał zagrać z konieczności Piotr Gruszka. Ten eksperyment okazał się niesamowity, bo Gruszka został MVP całych Mistrzostw Europy. Wtedy też Europa bliżej poznała Bartosza Kurka. 21-latek godnie zastąpił kontuzjowanych starszych kolegów, a później przez lata był podporą kadry narodowej. Pod koniec roku w walce stulecia, jak ją nazwano, Tomasz Adamek nie dał szans Andrzejowi Gołocie. 2009 rok był tragiczny dla młodych sportowców. Robert Enke, o którym mówiło się, że będzie jedynką na nadchodzącym mundialu, popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Enke okłamywał całe otoczenie, że czuje się coraz lepiej, w rzeczywistości tocząc ciężkie boje z własną głową. Po tym tragicznym wydarzeniu zaczęto zwracać większą uwagę na depresję w sporcie. Świetną książkę o bramkarzu i jego walce napisał Ronald Renk. Została ona przetłumaczona na język polski. W wieku 27 lat niespodziewanie odeszła od nas złota medalistka z Sydney, Kamila Skolimowska, która zasłabła na jednym z treningów. Od tego czasu co roku odbywa się memoriał poświęcony pamięci o lekkoatletce. Być może niewielu z Was interesuje się kolarstwem, ale ta historia także dotyczy depresji i warto jej posłuchać.
Dimitri de Fauw był belgijskim kolarzem, który podczas jednego z wyścigów spowodował wypadek Isaaca Galvéza. Hiszpan zmarł w drodze do szpitala. De Fauw próbował w kolejnych latach startować dalej, ale nie mógł się po tym pozbierać, mimo że przecież nie zrobił tego specjalnie. Obwiniał się o śmierć Galvéza i w ostateczności odebrał sobie życie w 2009 roku po 3 latach od feralnego wypadku. Niewiele brakło, a sensacyjnym zwycięzcą Pucharu Konfederacji zostałaby reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która w półfinale pokonała mistrza Europy, Hiszpanię, a w finale prowadziła już 2-0 z Brazylią, ale Canarinhos odrobili straty, jak przystało na mistrzów tych rozgrywek. W Niemczech za to para Grafite i Edin Dzeko dziurawiła kolejnych przeciwników, a Wolfsburg jedyny raz w historii sięgnął po mistrzostwo Niemiec. W Anglii 3. mistrzostwo z rzędu zdobył Manchester United, Inter miał Zlatana i rozdawał karty w Serie A. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Koniecznie zajrzyjcie do poprzednich odcinków z serii Kiedyś to było, na przykład do roku 2007 albo 2008, które pojawiają się na ekranie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!